Cześć Mugole, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Mila i dzisiaj zapraszam Was na test kosmetyków z Rossmana i są to w 90% kosmetyki, które kupiłam na ostatniej promocji w Rossmanie. Jeśli chcecie dokładnie wiedzieć, jakie wszystkie produkty, jakie kupiłam, to odsyłam Was tutaj do poprzedniego filmu. Tam zobaczycie, co kupiłam, a my przechodzimy do testu. Jeśli widzieliście film, co kupiłam na promocji w Rossmanie, no to wiecie, że nie kupiłam żadnej bazy. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to odsyłam Was tutaj i zobaczcie sobie, co kupiłam w Rossmanie. I teraz będę część z tych kosmetyków używała w tym teście. Też powiem Wam, że już parę dni te kosmetyki mam i już miałam okazję parę razy je używać. Co prawda nie jestem w stanie określić, czy będą one kogoś zapychać, czy nie, czy mnie one w ogóle przede wszystkim będą zapychać, bo to, że mnie zapcha, nie znaczy, że Was też musi zapchać. No, ale jeśli oglądaliście ten film, to wiecie, że nie kupiłam żadnej bazy pod podkład i jako bazę użyję tą mgiełkę z Bielendy, którą chciałam kupić różową wersję, ale akurat w Rossmanie nie było. Pani mi mówiła, kiedy będzie dostawa, także ja sobie jeszcze pójdę na dostawę i zobaczę, może uda mi się kupić to, co chcę. Jak tą mgiełkę nałożę, to czekam chwilę, żeby ona sobie tak, wiecie, przeschła na twarzy. I w międzyczasie się zastanawiam, jakiego podkładu użyć. I padnie chyba na ten podkład z AA, wersja matująca, bo podkład ten z Fit Me już parę razy Wam tutaj na kanale pokazywałam. Tak samo ten podkład z AA Ideal Tone, który jest podkładem nawilżającym. I teraz stwierdziłam, że skoro ten Ideal Tone dosyć spoko się sprawdza, to fajnie będzie przetestować tą wersję matującą. Podkład nałożę sobie tą gąbeczką z Vibo. Jest to ta gąbeczka, która wchodzi chyba przy okazji tej kolekcji Vibo Mood. I jeśli też oglądaliście ten film, co kupiłam w Rossmanie, to wiecie, że nie udało mi się dostać wszystkich kosmetyków, które chciałam. Po prostu była, no trochę wyszła kicha z tą promocją, ale też jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, o co chodzi, no to odsyłam Was do filmu. No, ale ta gąbeczka, miałam okazję ją testować 2 dni temu na sucho, bo na opakowaniu tej gąbeczki jest napisane, że jest to gąbeczka, która ma innowacyjną strukturę umożliwiającą użycie zarówno na mokro, jak i na sucho. I dzisiaj będę pierwszy raz ją używała na mokro, a jeżeli chodzi o używanie jej na sucho, to gąbka jest twarda i do... puder pod oczami można sobie nią spoko nałożyć, ale jest ona bardzo twarda, jakbyście normalnie sobie stemplowali twarz, jest taki głuchy odgłos, że masakra. Także ja na sucho akurat nie będę raczej jej stosować, bo nie przypadła mi do gustu, ale zobaczymy, jak dzisiaj się sprawdzi na mokro i jak rozblenduje podkład. Zapomniałam Wam dodać, że brwi już mam zrobione i brwi zrobiłam kredką do brwi z Vibo. Jest to kredka Feeder, Brow, coś tam. Też nagrywałam film na jej temat, także jak macie ochotę, to odsyłam. Ona da Wam, ta kredka, bardzo fajny, taki naturalny efekt brwi, co zresztą widać. Jeżeli nie lubicie takich brwi mocno wyrysowanych od pomady, no to użyjcie sobie wtedy tej kredki, powinniście być zadowoleni. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie tej gąbeczki na mokro, to dalej ona jest dosyć twarda, tak czuję taka, że tak tą buzię stempluje. I ta gąbeczka w regularnej cenie, ona kosztuje prawie 30 zł, także lepiej parę złotych sobie dołóżcie. Moim zdaniem, jak chcecie miękką gąbeczkę, fajną, to kupcie sobie tą gąbeczkę z Real Techniques. One są chyba za 35 zł w Rossmanie. Ta gąbeczka ogólnie ma takie włoski, nie ma takiej jednolitej struktury, tylko ma taką strukturę, no takie właśnie jakby włoski na niej były i dzięki temu muszę Wam przyznać, że podkład wygląda całkiem, naprawdę całkiem ładnie wygląda na twarzy. Zaraz Was przybliżę i Wam pokażę. Jeżeli chodzi o kolor podkładu, to ja mam kolor 103 Light Beige. To jest najjaśniejszy kolor, jaki jest dostępny
on jest dosyć żółty. Dosyć żółty i trochę ciemno wypada. Jakbym miała porównać, to dla mnie na chwilę obecną jest on troszkę za ciemny. Aż naprawdę mnie zamurowało, ale wydaje mi się, że to jest za sprawą tej gąbeczki, bo ja już w jeden dzień też ten podkład sobie na twarz nakładałam i nakładałam go też gąbeczką Vibo, ale tą różową taką, co też jest tam w regularnej chyba sprzedaży i podkład tak ładnie nie wyglądał, a też to raczej nie jest za sprawą bazy. No jest spoko, dobra, przejdziemy sobie teraz do korektora i korektor, jaki będę dzisiaj używać, to jest to Magic Pen Banana z Lovely. Jeżeli serio szukacie fajnego korektora, to jak dla mnie na razie numerem jeden jest ten podkład z Lovely Liquid Camouflage. Też go już niejednokrotnie tutaj na kanale pokazywałam. Jest to naprawdę bardzo fajny, lekki, niezapychający korektor. Jako baza pod cienie może się nie sprawdzić pod wszystkie cienie, ale pod większość cieni ten korektor się sprawdza, także polecam Wam tamten. Co do tego nie mam jeszcze wyrobionej jednolitej opinii. Jak widzicie, ten korektor ma dosyć spoko krycie. Tutaj sobie też użyję tej gąbeczki z Vibo. A pod same oczy użyję sobie tej małej gąbeczki z Lovely. I przyznam szczerze, pierwszy raz używam takiej małej gąbeczki tutaj pod oczy. Zazwyczaj używam normalnie dużej. I teraz tak, co do tego korektora. Z tego co widzę, to on bardzo szybko zastyga. W kamerze to w ogóle widzę, że dał mi tutaj mega takie białe rozjaśnienie. On na żywo aż tak nie wygląda jak w kamerze, kamera trochę to przekłamuje, aczkolwiek nie wygląda to dobrze. No słuchajcie, tak to będzie musiało zostać. Można wyciągnąć wniosek taki, że ten korektor jest dosyć ładnie napigmentowany i na pewno jest w stanie ładnie rozjaśnić nam tutaj tą okolicę pod oczami. Także wydaje mi się, że wystarczy jego mniejsza ilość, żeby tutaj sobie ładnie to wszystko rozjaśnić. Ja lubię sobie takie te strategiczne miejsca rozjaśniać korektorem w momencie, kiedy podkład, tak jak w dzisiejszym przypadku, jest delikatnie dla mnie za ciemny, ale dzisiaj to rozjaśnienie to jest feste duże. Dobra, przechodzimy sobie do pudru. Puder, jakiego będę dzisiaj używać, to jest Lovely Cooking Time. Nie wiem, dlaczego Lovely dzisiaj w tym teście tutaj wygrywa, a w sumie może zanim jeszcze użyję tego pudru, to użyję sobie tego rozświetlacza płynnego, też z Lovely. Po prostu, nie wiem, ten film chyba się powinien nazywać test kosmetyków Lovely. Nie wiem, jak to się stało, że mam tyle kosmetyków ich, ale okej. Ten rozświetlacz też już miałam okazję w jeden dzień testować. Co zauważyłam? On daje naprawdę fajny glow, ale musicie z nim szybko pracować i praktycznie nie możecie zrobić tak, że rozłożycie go sobie tutaj na jednej części twarzy, na drugiej i dopiero zaczniecie blendować, bo tutaj już on zdąży zastygnąć. Także ja sobie je tutaj zrobię raz jeden policzek, raz drugi. I też zauważyłam, że on lepiej się rozprowadza palcem niż gąbeczką. Palcem jest go łatwiej rozprowadzić. Ok, jak widzicie, poszło to dosyć sprawnie, ale mówię to dlatego, że już dzień wcześniej jakby miałam okazję go testować i zauważyłam, że on szybko zastyga. Ale jeżeli chodzi o efekt rozświetlenia, jaki daje, to jest to fajny glow. Ja akurat zdecydowałam się na tą różową wersję, jest jeszcze złota, ale wydawała mi się ona dosyć ciemna. Jeżeli macie tą złotą wersję, to piszcie, jak ona wypada na takich dość bladych osobach, czy nie jest za ciemny. No i teraz przejdziemy sobie do tego pudru i słuchajcie, ten puder nadaje się do bakingu. I ja już go też wczoraj używam. Nie chciałam, żeby ten test był taki, że rzeczywiście jest pierwsze wrażenie, tylko chciałam też zobaczyć,
jak te dane produkty utrzymują się na twarzy. Też do końca nie mogę stwierdzić, który produkt rzeczywiście będzie się super utrzymywał na twarzy, a który nie. Dlatego, że nie wiem na przykład, że jeżeli coś zawiedzie i będzie twarz się szybko wyświecać, albo będzie się coś ścierać, to czy będzie to wina korektora, czy będzie to wina podkładu, czy będzie to wina pudru, także musicie mi to wybaczyć. Ale ten puder, z tego co wczoraj zauważyłam, jest dosyć fajnie miałko zmielony i jest on żółty. I to jest spoko, ale ja dzisiaj bakingu nie będę robiła z tego względu, że no już jak widzicie, to tam pod tymi oczami jest dosyć jasno i nie chcę po prostu mieć takiej żółtej pandy pod oczami. I do tego pudru użyję sobie pędzla, który kupiłam właśnie też na tej promce. Swoją drogą jest to śliczny pędzel, bardzo mi się podoba. I okej, i z tego co widzę, to puder trochę zniwelował ten efekt tej pandy pod oczami, aczkolwiek on jeszcze jest trochę widoczny. Zobaczymy, być może jak wykonturuję sobie twarz, to ten efekt może będzie mniej widoczny, będzie troszkę zniwelowany. Ok, przejdziemy sobie teraz do makijażu oczu i odtworzę Wam makijaż oczu, jaki sobie robiłam w dwóch poprzednich filmach. Nie, no w sensie w poprzednich filmach, taki różowy. On Wam się bardzo podobał, ten makijaż, i stwierdziłam, że pokażę Wam, jak go robię. Aczkolwiek mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie będzie on zrobiony tymi kosmetykami typowo z Rossmana, dlatego że ja nie kupowałam sobie nic do makijażu oczu, w sensie do jakichś cieni czy coś takiego. No teraz po prostu na tej promocji nic nie kupiłam, więc użyję po prostu palety Sofix Makeup Revolution. Jest to ten różowy tutaj cień z tej palety, a do tego użyję sobie pigmentu Kobo i jest to numer 511. Oraz to akurat jest z Rossmana, tylko to kupiłam kiedyś tam indziej. Taki liner z Vibo do tego różowego makijażu, on pasuje super. No, i na linię wodną nałożę sobie kredkę z Lovely i jest to taka cielista kredka, którą też kiedyś kupiłam w Rossmanie. Jeżeli chodzi o rzęsy, to wytuszuję je maskarą z Maybelline. Jak widzicie, wystarczy parę ruchów tą szczoteczką i rzęsy wyglądają naprawdę spoko. Ja sobie teraz dokleję sztuczne rzęsy i będą to rzęsy Ardell Black Wispies. Ok, rzęsy już mam przyklejone, jak widzicie, i przejdziemy sobie teraz do konturowania twarzy. I jeżeli chodzi o konturowanie, to poza tym rozświetlaczem z Lovely Gold Digger nie mam żadnych nowych produktów, więc użyję już sobie dobrze znanego tutaj u mnie na kanale bronzera z Lovely. To chyba nie jest w ogóle dla nikogo zaskoczenie, że znowu się Lovely tutaj pojawia. I jest to ta czekoladka, ta w tym ciemniejszym wydaniu. Jeżeli chodzi o róż, to różu, jakiego użyję, to będzie to róż z Lovely. I będzie to holograficzny róż do policzków. I to jest taki róż, który ma takie w sobie złote drobinki, więc uważam, że do tego makijaż będzie pasował idealnie. Słuchajcie, najlepsze jest to, że ja już też miałam okazję testować ten rozświetlacz z Lovely i nie wiem, czy coś po prostu się z nimi stało, czy zmienili formułę, czy ten kolor po prostu tak słabo wypada, ale ona jest słaby błysk na twarzy, co zresztą widzicie. Trzeba się mocno namachać, żeby osiągnąć taki mocno rozświetlający efekt, na jakim mi dzisiaj zależy. I jak widzicie, ten efekt pandy został trochę zniwelowany, to pod oczami już tak nie widać tego festę. I teraz użyjemy sobie w końcu pomadki. I pomadki, jakie mam, to są to pomadki z Maybelline, to jest ta wersja Super Stay Matte Ink. I ja zdecyduję się albo na kolor 15, albo na kolor 10, ponieważ ten kolor jest takim kolorem nude, ale takim nude brązowym, takim ciepłym, i on mi tutaj za bardzo dzisiaj nie będzie pasował.
I jeżeli chodzi o te dwa kolory, to myślę, że zdecyduję się na ten kolor numer 10. On jest jaśniejszy od tego. Ten kolor jest, o, ładny, ale niestety to jest to samo, co miałam w Rossmanie, jak sprawdzałam tester, ale myślałam, że to jest kwestia testera, a nie samej pomadki. Do rzeczy, o co chodzi, słuchajcie, w Rossmanie jak robiłam sobie swatche na ręce i zastanawiałam się, który kolor wybrać, to jeżeli chodzi o ten kolor 10, to on bardzo słabo zastygał i miał taką plastelinowatą konsystencję i myślałam, że to dlatego, że ten tester, wiecie jak to jest, non-stop to jest otwierane, jakoś może niedokręcone i dlatego, ale ten kolor jest nowy i to nie było szans, żeby to było odkręcane, bo to było zakręcone i widać było, że to nie było wcześniej odkręcane. No a niestety to jest też takie plastelinowate, fuck, jakie trudne słowo. No i on tak wypada, klejąco na ustach, aczkolwiek w miarę udało się ten produkt rozprowadzić. Także słuchajcie, dotarliśmy do końca tego testu, a słuchajcie, zapomniałam, że nie użyłam mgiełki. To jest Bielenda Fixer Mist, długotrwała ochrona makijażu i to jest po prostu taka mgiełka fiksująca, więc spryskam sobie teraz twarz. Ja już tej mgiełki też używałam wczoraj i słuchajcie, ona ładnie ściąga pudrowość z twarzy i wydaje mi się, że wpływa na trwałość makijażu, chociaż też, jak mówiłam, ciężko jest określić dokładnie, co się sprawdza, a co się nie sprawdza, jak większość kosmetyków jest nowych, te, które się testuje. Ale mi osobiście przeszkadza bardzo zapach tej mgiełki. Ona ogólnie jest mega tania, bo kosztuje chyba 12 zł w regularnej cenie za 75 ml. To dla porównania mgiełka utrwalająca z Vibo, ta zwykła, nie ta nowa wersja, ta Vibo Mood, to kosztuje 24 zł za 50 ml, także ta się opłaca bardziej. Tylko nie wiem właśnie, jak będzie z tym zapachem, czy on będzie każdemu odpowiadał, bo mi osobiście on nie odpowiada i ja go później jeszcze, to nie jest tak, że on zaraz za 10 minut sobie wywietrze i tego nie będzie czuć, tylko go jeszcze czuć. No i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten test. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, ale wiecie, no to tak jest, jak się nie pokazuje tylko takiego tępego, suchego tutorialu, jak dany makijaż wygląda, tylko jak chce się jeszcze po drodze te kosmetyki trochę omówić, no to wtedy to czasowo trochę wypada dłużej niż taki normalny tutorial. Także jeśli dotrwaliście do końca, to napiszcie mi w komentarzu, że tak, dotrwaliśmy do końca, jesteśmy tutaj. Zostawcie łapki w górę za wysiłek włożony w nagranie tego materiału i jeżeli chcecie widzieć więcej filmów z moją osobą, to zasubskrybujcie kanał. Jeżeli macie ochotę, to wbijajcie na mojego Instagrama, link znajdziecie na dole w opisie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia niedługo, pa pa!